Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich na dzisiejszym korowodzie moniuszkowskim. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom. Proszę Państwa, za mną stoi rodzina Moniuszki. Bardzo serdecznie ich przywitajmy. Pan Stanisław Moniuszko z jego żoną i gromadką dzieci od wielu lat przyjeżdżają do Kudowy. My z tego powodu się bardzo cieszymy i cieszymy się również, że Państwo z nami jesteście, że Państwo z nami odśpiewaliście hymn naszej wspaniałej ojczyzny i że tak wspaniale staramy się dbać o to, co tak ważne w życiu każdego narodu, mianowicie szanowanie, pamiętanie o dziedzictwie kultury narodowej. Witam pana starostę Nachoda, pana Jana Birkę. Bardzo przepraszam, budu mówić po polsku i po czesku. Nie wiem, jestli będziecie rozmawiać. Przepraszam, ale wiem, że... Wiemy, że jestem na terenie Kudowy Zdroje, ale tak jak mój przyjaciel Czesław, pan burmistrz tego miasta, powiedział, Nachod Kudowa Zdroje, Kudowa Zdroje Nachod jest europejskie miasto. A wiem, ja bardzo dziękuję za zaproszenie od pana burmistrza, dla mnie i dla mojego zastupcę Tomasza Schuberta z Nachoda. A ja wam powiem dlaczego. Dzisiaj ten krasny festiwal Moniuszkowskie kończy. Ale jde o to, że nieco kończy a nieco zaczyna. Ale jedna wiec je pewna. A to je przyjatelstwo. A to jest na pewno mezi mieszkanci Kudowy i mieszkanci Nachoda. Proszę bardzo, ať je to tak i dalej na wieki. Dziękuję ślicznie. Serdecznie chciałabym Państwu podziękować za tak liczne przybycie i chciałam jeszcze podziękować bardzo moim dzieciom, które tak pięknie wyglądają, które miały odwagę z nami iść w korowodzie i wystąpić tutaj. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, niestety z bólem muszę o tym powiedzieć, festiwal dobiega powoli końca, a ja tak się cały rok cieszę na to, że mamy szansę tutaj w cudownej Kudowie Zdroju zaprezentować muzykę i naszego narodowego kompozytora, o którym ciągle za mało, ponieważ Czesi szczycą się swoimi kompozytorami, twórcami, Niemcy się szczycą kompozytorami i twórcami, a my ciągle za mało. Dlatego Kudowa Zdrój jest tak pięknym i ważnym miejscem na mapie kultury polskiej, że od 52 lat bez mała dba i pielęgnuje spuściznę Stanisława Moniuszki. To jest cudowna sprawa. Proszę Państwa, w tym roku było
bardzo wiele różnych koncertów, spektakli, spotkań. Bardzo mnie cieszy frekwencja. Na każdym z tych koncertów, na każdym z tych spotkań był tłum ludzi.